Siema, witam Was w nowym daily vlogu. I dzisiaj wybieram się tak w sumie trochę spontanicznie na Mazury. Odezwę się do Was tak na spokojnie troszkę później, bo lecę na autobus i jadę na dworzec. I później na spokojnie powiem Wam, gdzie jadę, co będę robić i z kim. Siema, jesteśmy już w pociągu i jak widać jadę z Misią. I nikogo oprócz niej tutaj nie ma. Jadę sama z Miśką. Pierwszy raz chyba w sumie tak na dobrą sprawę się zdecydowałam na samodzielny wypad z Mińskiem. I powiem Wam, że myślę, że fajny to był pomysł, bo jednak no, piesek najlepszy przyjaciel człowieka. Ja się bardzo dobrze w jej towarzystwie czuję. I słuchajcie, tak. Pozwólcie tylko, że na dworze. Słuchajcie, jadę w tej chwili pociągiem do Olsztyna i w Olsztynie mam 40 minut na przesiadkę na pociąg do miejscowości Ruciana Nida. I tam mam pomysł właśnie, żeby spędzić sobie, bo mam no niecałe 4 godzinki i chcę właśnie sobie spędzić ten czas nad jeziorem. Mam nadzieję, że pogoda w miarę dopisze, bo powiem tak, wczoraj w Poznaniu była straszna ulewa wieczorem, zmokłam totalnie. No i dlatego mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę się ta pogoda poprawi. W Poznaniu było ładnie słonecznie, jak wyjeżdżałam. Teraz jestem kawałek za Toruniem i zaraz mogę Wam pokazać. O właśnie, no widzicie, jest trochę zachmurzone, ale nie pada i to jest najważniejsze. Ja powiem tak, nie muszę mieć super słońca, ale najważniejsze, żeby właśnie nie było tego deszczu. No niecałe 4 godzinki będę miała tam na miejscu, jak już dojadę. Mam nadzieję, że się nic nie wywali, że wszystko będzie planowo. Ja jednak trochę na ten temat wiem, teraz już pracuję na kolei, no to... No, ostatnio miałam dużo różnych przygód. O, słoneczko świeci. No, są takie momenty, gdzie się właśnie te słońce przebija. Także pozostaje nadzieja, że na miejscu będzie ładnie. Niby tam ma być około 24 stopni, jak patrzyłam na prognozę pogody. Także oby tak faktycznie było, trzymajcie kciuki. I słuchajcie, na pewno jak już dzisiaj już nie będę montowała tego vloga, jak wrócę do domu, bo będę w domu około 22 dopiero, jeżeli wszystko będzie planowo. Ale na pewno jutro mam jeszcze też wolne, więc jutro od razu od rana siądę, zmontuję szybciutko dla Was ten vlog, żebyście mogli go już jutro obejrzeć. Siema, ja już dojechałam do miejscowości Ruciana Nida i słuchajcie, wiecie co, jestem po prostu w takim totalnym szoku, bo jestem tutaj pierwszy raz w życiu. Tak totalnie z czapy przyjechałam tutaj i wiecie co, najlepsze jest w tym wszystkim to, że tutaj w zasadzie może po drodze spotkałam parę osób raptem. Jest jeszcze sezon, bo to jest jeszcze koniec sierpnia. A wiecie, że tu praktycznie nikogo nie ma. Jestem tak tym zachwycona. Ja marzyłam o tym, żeby w końcu odpocząć od ludzi, bo jednak jak byłam w Ustroniu, no to tam ludzi było na pęczki, zwłaszcza, że to jeszcze był długi weekend. A tu, słuchajcie, jest po prostu coś niesamowitego. Idę właśnie, słuchajcie, taką alejką tutaj w kierunku Jeziora Nickiego i chyba zaraz właśnie na nie, że tak powiem, dotrę, bo właśnie widzę już jakąś dużą wodę przed sobą, tylko póki co za drzewami. Zaraz zobaczę, poszukam jakiegoś fajnego miejsca, gdzie mogę się rozłożyć tutaj razem z naszą małą psiną.
I zobaczę, co uda mi się tutaj pokazać. Widziałam też niby, że jakieś ścieżki takie mają być spacerowe, więc na pewno trochę posiedzimy, a potem może coś pospacerujemy. Powrotny pociąg mam dopiero o 16, a jeszcze nawet nie ma 13, także mam mega dobry czas. I już widzę jezioro. Słuchajcie, znalazłam tutaj takie miejsce, jakby coś a la plaża, taki kawałeczek z piaskiem i tu jest takie fajne zejście do wody, takie prawie, że jak na plaży, normalnie nad morzem się czuję. I wiecie co, sprawdziłam tę wodę i tak, nawet jest całkiem czysta, nie jest jakaś zaglonowana, jak na przykład było nad Bałtykiem, ale też nie jest jakaś super ciepła, także tak, żeby sobie nóżki pomoczyć na chwilkę, to jeszcze spoko. Ale nie na dłużej, żeby tak się, wiecie, kąpać coś czy coś. Ale i tak mam wrażenie, że ta woda jest cieplejsza niż w tym Bałtyku. Także nawet fajnie. Myślę też zadowolona. Misia, będziesz znowu pływać? Nie, bo ja nie mam do ciebie ręcznika. Także nie. Patrzcie, przejechała motorówka. Normalnie jak nad morzem takie fale się robią. Ale akurat właśnie motorówka przejechała. Nie przepłynęła. Co ja gadam. No. Także. Powiem wam, że naprawdę fajnie tu jest. O, tam kolejna płynie. Super. Polecam wam tą miejscówkę, naprawdę. Wiecie co, od stacji kolejowej to jest jakieś może chyba nawet nie 15 minut, może 10 minut tutaj szłam. Plaże Przysłowiańskie jakoś to się nazywa. Trzeba przejść tą kładką, co wam pokazywałam i w zasadzie praktycznie cały czas prosto. I się dojdzie, także mega wam polecam te miejscówkę.
co? Siedzę sobie tutaj tak i chminie normalnie, w ogóle coraz lepsza pogoda się robi, ale to już jest standard, że normalnie tak się tutaj dobrze czuję, tak się dobrze bawię, że naprawdę aż mi się stąd nie chce ruszać. Obiecałam, że jeszcze gdzieś się, że tak powiem, tutaj po jakimś szlaku przejdę. O, proszę. Mój mały dzik rozrabia tutaj. Wiecie co? Zaraz się w takim razie ogarnę, bo wiecie, że to już się zrobiła godzina 14:30 i ja już tak sobie siedzę tutaj prawie 2 godziny. A tego w ogóle nie odczuwam, to jest najlepsze. A to jakieś niebieskie niebo nagle zaczyna robić tutaj. Coraz więcej nieba właśnie, coraz mniej chmur. O, zobaczcie. Normalnie super. Co chwilę jakieś łódki wypływają. O. A piesu sobie spaceruje. Miśka, chodź tu. No chodź. Jestem już w pociągu do Poznania, jestem już w Olsztynie, mam taki rozkopany trochę dworzec, bo jest w budowie. No widzicie mnie już w trochę innej odsłonie, bo po prostu wydarzyło się coś, co tyle energii ze mnie pobrało i tak się wkurzyłam, że teraz nie wiem po prostu, co dalej będzie ze wszystkim. Nie będę wam mówić tutaj, o co chodzi, bo są to moje takie prywatne sprawy. Jutro po prostu, jak już zmontuję tego vloga i wrzucę, no to musicie się szykować na to, że na razie długo filmów nie będzie, bo to jest temat, który ja muszę teraz usiąść z moim mężem i musimy po prostu no, podjąć pewne decyzje względem naszego życia, bo niestety, no, wiecie jak jest, że życie nie jest fair i że często jak człowiek już wydaje mu się, że jest wszystko fajnie i w porządku, to potem nagle okazuje się, że coś jest do kitu i nie mówiąc już po prostu gorzej. No. Także wiecie co, chciałam tam jeszcze podejść sobie gdzieś tam w okolice tego jeziorka, ale wyszło, słuchajcie, tak, że ta, jakaś tam alejka była wkoło tego jeziora, ale była ona jakoś tak, no nie taka jakaś konkretna, tylko taka przez jakieś haszczek, krzaki i tak dalej. A powiem szczerze, nie chciałam psa narażać, bo nasza Miśka w tym roku już miała kleszcza i było to dosyć nieprzyjemne, nieprzyjemne wydarzenie. I ja też mam fobię przed kleszczami, ja za dzieciaka miałam kleszcza i pamiętam, jak miałam to wyciągane i nie chcę tego naprawdę drugi raz przechodzić, więc po prostu stwierdziłam, że nie będę ryzykowała i swojego i psa zdrowia i wolałam po prostu nie wchodzić w te haszcze. Myślę, że i tak dużo, dużo fajnych nagrywek było właśnie z nad jeziora. Jedyne, co później zrobiłam, no to przeszłam się po mieście przy takiej tej głównej ulicy. No to w sumie taka wiocha bardziej niż miasto. I kupiłam coś sobie, jakąś przekąski na drogę. No a resztę czasu już później, na mi pół godziny zostało do pociągu, to już stwierdziłam, że nie będę się nigdzie kręcić i tyle. I dojechałam póki co do Olsztyny bezproblemowo. By tak było już do Poznania. A pewnie też będą, a propos pytania właśnie, jak mi się znosi podróż w tym swoim kontenerku, no to zobaczcie sobie. Tak sobie ładnie leży, jest zadowolona. Ona jest bardzo przyzwyczajona do jeżdżenia w tym kontenerku. Nie narzeka na to, ma widzicie tam kocyk. Także nie musicie się martwić, że jest jej ciasno, że jest jej źle czy coś. Nie, nie, nie. Zresztą ja przy każdej możliwej okazji, jak tylko mam chwilę, no to ją wyciągam. I gdzieś tam daje jej też trochę swobody. Tak, powiedz, dobrze ci tutaj? Tak? Ty to mi zaraz humor poprawisz, nie? Przed nami jeszcze jakieś 3,5 godziny drogi i będziemy w Poznaniu. Siema, jestem już w Poznaniu. Ej, wiecie co? Normalnie taka różnica w pogodzie, że masakra jakaś. Tutaj mokro, musiało padać niedawno. Bo tak jakby dopiero co przestało padać. Teraz na szczęście już chociaż to, że nie pada. Ale zimno, zimno strasznie. Jestem tylko w krótkim rękawku, więc lecę szybciutko do domu, za 10 minut będę w chacie i się wygrzewam, bo to jest jakieś nieporozumienie, że jest taka różnica w temperaturach. Dobra, i słuchajcie, będę już kończyć tego vloga, udało się dojechać bez żadnych problemów i planowo wszystko ok. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to poproszę oczywiście kciuka w górę i w końcu robię normalne pożegnanie, bo ostatnio ciągle te vlogi były takie jakieś niedograne.
Dobra. Teraz może w końcu uda mi się dokończyć. Wiecie, jak chodzę przez ulicę, to ja nie lubię gadać do aparatu, bo wolę się skupiać na tym, co jest na drodze, bo na drodze najważniejsze jest bezpieczeństwo, pamiętajcie. No, także ostatni raz zaczynam. Kończę vloga. Jeżeli się podobało, łapka w górę. Poproszę subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami. Zapraszam też na mojego Instagrama. Nazwa w opisie. Do zobaczenia w następnym filmie.